Kaczki! Uuu! To właśnie. Raz na wozie, raz pod wozem, kaczki! Uuu! Dam cię na wstępik, że chociaż ty wiesz, o co chodzi. Siemano, cześć, witam. Dawno mi nie było, jeśli chodzi o stare gierki. Wracamy pełną parą. DuckTales. Pierwsza tak naprawdę chyba gra Disneya, jaka wyszła na Nintendo Entertainment System i pierwsza gra od Disneya, która faktycznie zrobiła furorę. Przyznam wam szczerze, nawet nie pamiętałem, że to jest wybór plansz, tak szczerze. Ja w tego DuckTales grałem tylko chwilę i trochę. Ja nie do końca wiem, o co w nich chodziło. Nie pamiętam takich rzeczy zwyczajnie. Ja wiem, że to była bardzo popularna gra w swoich czasach. Dobrze, że pamiętałem, jak się w nich atakuje w ogóle. Nie mam pojęcia, jak się w nią gra. Więc będziecie świadkami mojego jakiegoś tam pierwszego przejścia tej gry. Jeśli oczywiście do tego przejścia dojdzie. Nie wiem, czego się to spodziewać. Dobrze wiemy, jak gry na NES-a potrafią być... Okej. Jak gry na NES-a potrafią być skomplikowane. Szczególnie zręcznościowo. Rozumiem, że mogę... Tak, mogę. Okej. Pożyćko dostałem. Dobra, słuchajcie, będzie wesoło. Ja się będę musiał tej gry nauczyć, jak widać. Mam jeden problem, bo ta gra widzę ewidentnie, już wiem, dlaczego miałem z nią problem, bo ona nie jest liniowa. Trochę nie wiem, co ja mam tu zrobić. Nie wiem, jaki jest mój cel, bo idę tradycyjnie idę w prawo, ale trafiam na ścianę, a potem się... to ma sens. Dobra, na razie będę szedł po prostu w miejsce. Widziałem coś o medalionach. Ale załóżmy, że na razie to zignoruję, bo okazało się, że jednak mogę więcej miejsc na tej mapie dojść, niż myślałem. Zawsze miałem problem z tymi nieliniowymi grami na NES-a, bo one były mało czytelne. Tak między innymi jak było z Castlevania Simon's Quest, którą ogrywaliśmy swego czasu. Bardzo długo mi zajęła. Nie podobało mi się. Gra była strasznie monotonna, łażenie. Wręcz boleśnie długo. Co ty tu robisz? Dobra, zabierz mnie stąd. Aha. Dobra, dzięki. Dzięki, ziom. Nie pamiętam imion tych postaci, przyrzekam. Oglądałem Kacze Opowieści kiedyś, ale to byłem dzieckiem, nie? Pięć skarbów świata. Cel planszy to zajść tam, gdzie jeszcze nas nie było. Niestety się skończyła i mam to jeszcze... Gdzie ty mnie zabierzesz? Kumam. Let's go. Zrobimy to teraz speedrunem. Kiedy mówimy o uderzeniu golfowym? O czym? Czy ja mam trzy życia i to jest koniec? Koniec, amen? No, myślałem, że jestem bezpieczny u ciebie. To mnie wziął, oszukał. Dobra, przynajmniej dzięki wam wiem, jaki jest cel. To mi bardzo pomaga. Tak się to robi. Dobra. Przypadkiem kliknąłem przycisk i coś wyszło. To chyba chodziło, to o tym mówiliście. Z baseballowaniem. Chciałem sobie spróbować, jak to działa. Toleruję Mario i Zeldę. To w ogóle jest spora rozbieżność, ale jak tolerujesz Mario, to dziwię się, że takich właśnie DuckTalesów, czy... Nie wiem, Ninja Gaiden, że takie typowe side-scrollery ci nie wchodzą. Jeśli znajdziesz serduszko, doda ci hit na klatę więcej, ale serduszka jeszcze żadnego nie znalazłem. Pewnie mógłbym więcej faktycznie eksplorować te mapy, ale na razie chciałbym przejść jeden level i zobaczyć, jak faktycznie się je przechodzi. To by było bardzo miłe. No, nie dotknąłem tej osy! Aż tej jasnej cholery. Hahaha! Znalazłem tajemny pokój. Tu życie było po prostu. Nie, nic ciekawego, co? Aha, żeby przejść, to jeszcze muszę płacić? Hahaha! Dobrze, nieźle, podoba mi się. Dobra, bo ja nie mam pieniędzy na ciebie. O nie! Ja normalnie nie mam pieniędzy. Dobra, czyli... Moim głównym celem jest tutaj na pewno uzbieranie tych... Zbieranie wszystkiego, co mi daje pieniążki. Faktycznie daje, 50 koła. Znalezienie tego miejsca tutaj było istotne. W ogóle ten atak, który jest tylko w dół, też jest taki frustrujący, że ja nie mogę normalnie pokonać przeciwnika! Ale co ty masz do mojego marudzenia? Ja marudzę, bo zawsze marudzę. Moje marudzenie to jest praktycznie moje życie. No, pieniądze wszystko ci mogą kupić, na przykład zespałnić platformę z czapy. Za wysoko podskoczyłem. Rozumiem.
coś... O. Okej. Dobra, na razie się wydaje całkiem self-explanatory, tak zwany. Haha, pierwszy level zrobiony, dobra. Już wiemy, co robimy przynajmniej w tej grze. Ej, powiem wam, że w porównaniu do poziomu to ten boss był tak cholernie prosty, że aż boli. Wiedziałem, że dasz radę. Dzięki, Wilgax. Tej batalii nie dałbym rady wygrać, gdyby nie twoja wiara. Ten boss zrobiłby ze mnie siekę, gdyby nie to, że we mnie wierzyłeś. Czuję się praktycznie, jakbyś stworzył moją spirit bombę. Transylwania, czyli gramy w Castlevanię teraz. To fajna muzyka. Naprawdę daje taką Castlevanię w wersji Disneya. Kim ty jesteś? A nie, pamiętam cię, ty mała dziewczynko. Mała dziewczynko, Boże. Będę przecież mówić po imieniu. Oj, Huey! Omlanda killed my wife! And captured my bloody son! Właśnie, bo ja tu miałem coś takiego jak item. Ale nie mam itemów żadnych. Dobra. Na razie nie mam itemów. Myślałem, że może ten treasure, który znalazłem, będę w stanie jakoś wykorzystać do walki. Ale przynajmniej dobrze to jest skrojone pod używanie RIP. Oooo! Tak, ja widziałem, Hyzio mi dał znać, że jest Illusion Wall, czy raczej Huey. Huey mi dał znać. Że nie wiem, czy to będzie ten sam typ. Ooooo, nice. To kiedy pójdziesz w prawo? No ziomu, zdecyduj się, idź w prawo. Przecież wiem, że potrafisz, dobra, nieważne. Szlak by cię trafił, ziomu, nie obchodzisz mnie już. Ooooo, i życie dostałem. Dobra, i mamy polityczne, chciałem powiedzieć. No! Czuję się oszukany. What the hell? Znalazłem super tajne przejście. What the hell? Boss? Okej, okay, tak robisz. Rozumiem. Muszę przeskoczyć na jej drugą stronę, żeby to miało sens. Spoko. Come on! Ajajaj! Nie w tą stronę, kordy, no przecież to łatwe jest. Ale mnie zaciągnęła do samej ściany i mnie zabiła, no Cordy. Naprawdę teraz wszystko od zera? Wow. To nieźle. A to mogę zrobić prosto po nią iść. No, zbliżę to jak będę montował, na bank tym nie dostałem. Dobra, już się nie dam tak łatwo zrobić jak poprzednio. O, dobra, myślałem, że mnie trafi, tak szczerze. Spokojnie, Pawciu, ja wiem, że wiesz dobrze, że masz tutaj najłatwiejszą moderację, jaką się da. Bo wszyscy się zachowują bardzo grzecznie. Już wiem, dlaczego nie przeszedłem nigdy tej gry. Ja nie przechodziłem nigdy tych gier, które mają bardzo ograniczone życia. Zawsze potrzebowałem tych nieskończonych continue, chyba że gra była tak krótka jak Contra na przykład. Chociaż z drugiej strony ta gra jest krótka jak Contra. Pewnie po prostu nie zrozumiałem, co mam w niej właściwie zrobić. Czy chcę to wziąć? No mogę iść w sumie prosto do... Czy sobie życie zgarnę po drodze, to będzie spoko. A, myślałem, że już umiem się, chciałem wycwanić. Dobra, mniejsza. Jest żyćko. Szkoda, bo wydawał się fajny. Mógł wejść na Megamena, jak umiałem grać.
albo na cokolwiek wcześniej, bo umiałem grać. Co? Jak to ki? Co? Co wy? Co? To głupia gra. O, dobra, okej, okay, dobra. Wróciło mnie, dobrze, w porządku, jest okej. Okay. Ja nie wiedziałem, że on tam jest. Szybko poszło. Nice, I love it. Podoba mi się. What? Ty! Potrzebowałeś klucza, żeby przejść za drzwiami? Jak się dało przejść za drzwiami, to po co ci był ten klucz? God damn it! Remasterzy inaczej to rozwiązali, rozwiązali tak, że ten boss transywanie ma klucz. To akurat nie jest jakieś super rozwiązanie dla gry eksploracyjnej. W sensie uważam, że jest okej, okay, to tak jak to jest tutaj zorganizowane. Ale jednocześnie... to za pierwszym razem jest wyjątkowo irytujące. What? O, życie. I love it. Sekrety, sekreciki. Ło, ile... Ło, dobra, walić te, chrzanić to. Kolejne życie! Boże, ile tu życie jest! Dobra, oni mi je rozdają jak rękawiczki. Nerfu! Rozdają jak... Co się rozdaje? Napiszcie mi fajną metaforę, co się rozdaje? Rozdaje mi jak skarpetki na święta, o. No dobrze, no dobrze, Wilgax, to było dobre. Jest okej, okay, jest okej. Okay. To by było fajne kampski, ale ja nie przeklinam. Nie wiem, czy pamiętasz. Na pewno nie tak przypadkowo. Tak, uratowałeś mi metaforę, dzięki Wilga. Ale to było wredne. Nie chcę wracać. Oh, fuck. Nie chcę wracać. Co się dzieje? Na czym tutaj siedziałem? Siedzieli moi bratankowie, halo. No, no. Aha, dobra, come on. No, lody moje. Halo, ja chcę loda, ale... Chciałem loda. Mówię, moment, chwileczkę, coś mi się od życia należy, zasłużyłem na loda. I... Use the seesaw, Uncle Scrooge. Taką pułapkę mi... Taką? O, życie. O, dziękuję. Ty, ale ja wróciłem... Ja nie wróciłem w... No nie, jest boss. Dobra, jest boss. Okej. Okay. A, w tę stronę też umiesz. Dobrze wiedzieć. No trudny to ty nie byłeś, ziom. Ale te bossy mi się kojarzą właśnie z tym, rozmawialiśmy o tym przy okazji którejś gry wyścigiem. Była ta gra z Dastardly Muttley. Aha, w chmurach, no oczywiście. Aha. Okej, okay, to mi ogranicza odbijanie się, rozumiem. Nie mogę się odbijać tutaj. Fajnie, fajny pomysł, bo ogranicza mi moje podstawowe możliwości, do których już jestem przyzwyczajony teoretycznie. Tylko to przez to ta gra zaczyna bardziej przypominać zwykłą grę. To znaczy, gdybym nie miał 500 platformówek na koncie, odkąd zacząłem żyć na tym świecie, to może bym się przeraził, ale tak to tak trudno się przestraszyć, nie? Może życie? Akurat by mi się dla odmiany życie przydało. Dajcie mi życie, please. O Jezu, aż mi daje Adventure Island. Błagam, nie Adventure Island. Ja no uwielbiam Adventure Island. Całym sercem uwielbiam Adventure Island. Może dostanę jakieś życie, co? Momentium! Dajcie mi loda, no. Nie przeżyję bez loda. Potrzebuję loda, no. Dajcie mi loda. Jednego chociaż. Skąd ja miałem wiedzieć, że ta postać się tak zachowa? No przecież to bzdura jakaś największa jest. A ten pająk to skąd się tu wziął? O,
O matko, jak źle zrobione momentum. O, cześć. Szczerze mówiąc, myślałem, że jesteś jakimś kolejnym sojusznikiem, bo akurat byłeś w moich kolorach. Lód, mam cię. Mam loda. Dobra, jest git. Jest git, mam loda. Problem, słuchajcie. Życiowy mam problem. W sensie dosłownie mam mało żyć. Zostały mi dwa, a było dobrze. Już było dobrze. Dobra, co masz mi do powiedzenia, chłopcze? Booba trapped in the ice. Please help him. O nie, moment. Tu nie powinno być momentum przecież. Cześć, Booba. Jak ci pomóc? Ziom. You help me. Good. I show you. Secret treasure. Oh, secret treasure. You help me. Good. I show you. Secret treasure. Zgadłeś, jaki ma dubbing Dreammasterze? No to jest... Ja zrobiłem dubbing aka typowy jaskiniowiec, no więc nie postarałem się jakoś bardzo nawet. A ty spryciało. O! Gacia. Przeraża mnie ten typo. Ale ta gra jest pełna takich miejsc po prostu. Szlak mnie zaraz jazdy trafi. Chcecie mi powiedzieć, że muszę zrobić teraz wszystko od nowa? Świetnie. Dobra. Podejdźmy najpierw rzeczy, których nie umiem. Reszta pójdzie szybciej, no. Teraz, przynajmniej żeby zrobić tę grę, no to muszę tylko przejść. A jak już wiem, gdzie iść, to będzie łatwiej. To jest postać typowo... No przecież kliknąłem skok! Wiecie, co ja robię źle? Bo ja popełniam ten błąd. Jak tylko... jak mam włączoną tą nieśmiertelność, to ja idę tak, jakbym miał gwiazdkę z Mario. A dalej, jak zawadzę o pająka, to on mnie odbija. I ja ginę. To jest mój błąd. Co ten Yeti? O! Nieźle, ziom. Ty to masz moc. Dawaj, dawaj. Naprawdę, bossy są żartem w tej grze. Jedyny trudny to była ta wiedźma. Która też oczywiście nie pamiętam, jak się nazywa. No ona była taka w miarę wymagająca, żeby się jej nauczyć. No ale pozostali to jest... Kurde, no śmiech na sali, bym powiedział. Co ty mówisz, Wilgach? Przecież mówię o wszystkich... Mówię na razie tylko o tych, których przeszedłem. I każdy jeden był tylko śmiesznym żartem, a nie przeciwnikiem. Stąd jest ta muzyczka? Co wy mówicie? Ja nie wiedziałem, nie byłem świadomy zupełnie, że ta muzyczka jest stąd. A słyszałem ją tyle razy. No jest tak nasrana we wszystkich filmikach o starych grach związanych w jakikolwiek sposób z kosmosem. Że szok. Find Gizmo's duck remote control. Then he can blast the wall. Ale jaki wall on będzie w stanie zblastować? Ja nie wiedziałem, że ja mam blastować jakiś wall. Mogę potem skakać? Mogę. What the fuck? To się odwaliło. Nie mam pytań. Ajajaj. Nie potrzebuję loda. O, nawet lepiej. Ciacho. Ciacho chcę, ciacho lubię, ciacho daj. There's a key inside the UFO, we can't go in without it. Okej. Dobra, czyli to jest takie labiryntowe. I get it. Czyli potrzebuję wybuchającej kaczki. Kontrolera do wybuchającej kaczki, żeby wybronić ściany, prawdopodobnie dostać się do ucho, w którym będzie klucz, żeby dojść dalej. Kumam. Hidden treasure, czyli co? Co? Co ja znalazłem? Hidden treasure, dzięki. Bardzo mi to nie pomogło, przyznam szczerze. Czemu młodszy? Kaczor się zbugował, no niestety, no. Dobra, nie będę tego niszczył. O, może tutaj coś? Klucz! Key to the UFO. Dobra, czyli teraz wracamy do... Żeby po prostu był easter eggiem, nie musiało nam się dziać nic specjalnego. Podoba mi się, jak on przechodzi z drzwi. Jakby te drzwi nie mogły na przykład zniknąć stąd. Aha. Backpipe.
No i git, lecimy. Teraz sobie już rać, już umiesz. Mazagra to jest. Powiedzcie mi, że mam... Mam remote control, dobrze. Wredny death trap taki, który nawet nie jest po to, żebyś musiał zareagować na czas. Tylko po to, żeby cię perfidnie zabić. Bo to niczym więcej nie jest. No perfidnie cię zabija i koniec. Kropka. Ale się wystraszyłem! Zawiesiła mi się postać, a tam z tyłu coś na mnie wychodzi, no ja myślałem, że zginę! Schodzisz przez te ekrany, jakbyś wpinał USB. No właśnie o to chodzi. O. Teraz ja trzymam niczego, na przykład. Pozdro. Dobra, co tu się dzieje? O, okej. No. Zapomniałem, że jak świeci, to jest nietykalny. No ale trudno, no, to nie jest trudny boss. Easy peasy. Myślałem, że mogę po nim skoczyć. Ty, bo ja zaraz umrę, zginę i nie przeżyję i będę musiał znowu grać od zera. No bez żartów, halo. No czemu on teraz robi mi takie rzeczy? Kochanie, nie mów rzeczy, proszę. Nie mów nic teraz, najlepiej. Gdzie zostałaś zamknięta? Możesz sobie chodzić po mieszkaniu jak chcesz. Powiedziałem ci, że dzisiaj masz dyspensę i możesz wychodzić z pokoju i kuchni. Dziękuję za kawkę. Kaczki! No właśnie. Raz na wozie, raz pod wozem kaczki. Dam cię na wstępik, że chociaż ty wiesz o co chodzi. A first znaczy, że był moim pierwszym subskrybentem prawdopodobnie. Nie, zapomniałem o tym! Ciągną nas przygody, wir i kłopoty. Mamy auta, laser i samoloty. Nie! Cięż, kurde molle! Gdzie się pojawię? O Jezu, i całą tę drogę. Jeszcze mi powiedzcie, że teraz mi wyzeruje i nie będzie tam. Będę musiał zarobić jeszcze raz pieniądze, to się wścieknę. Nie! Tej gry jest we mnie tyle złości. Ta gra to takie gówno jest momentami. Kto to wymyślił? Jeszcze serio? Żebym zarobił to jeszcze raz, jak to już tak się wszystko zresetowało? Ty mi Xanax podaj, a nie witaminę C. No i co teraz? Co teraz? Co? Naprawdę bawimy się w Castlevanie razy dwa? No dobra, lecimy. Co? Już tu byłem. Tak, Wilgax kupił połowę tego streama. Tak. Serio? Tak. Subskrypcja, no. Ale ja to. No, kochany człowiek, naprawdę. Polecam tego widza. Chciałabym sobie kupić płaszcz jesienny. Czy jest tu ktoś, kto chciałby mi kupić płaszcz? Kochanie! Oni tutaj przychodzą po rozrywkę, im daję rozrywkę, oni dają mi pieniądze. A ty szukasz sobie właśnie sponsora, to się nie liczy. Dietetyczka, dziękuję za subskrypcję. Znaczy, Wilgax. Tak już mój regularny tekst, nie? Tak ktoś mi daje subskrypcję, ja patrzę, zasubskrybował i mówię, dzięki ci za subskrypcję. I tam jest napisane, Wilgax kupił subskrypcję. Więc ja po prostu dziękuję Wilgaxowi za tę subskrypcję, tak z zasady już. Aha, rozumiem, że mam skakać po tych... Okej, to będzie ciekawe. Kurde, trudne. Podoba mi się. Ja coś kliknęłam. Aha. Dobra, chwila. Ja się boję tego. What the hell, co tu się dzieje? Czekaj, bo nie mogę teraz, bo... No mogłoby tak być, słuchaj, Kamski. Mogłoby tak być. No nie mogę już z tym! Aaa! Ostatnie życie, jakie pieniążki masz? Trudny jest ten boss. No przecież trafiłem! Dlaczego sufit mnie ogranicza? Czy jest żart jakiś? To jest z tego powiedzenia, że
Nice. O, ale kozak! Wężykiem, wężykiem. Za późno. No nie mogę, dlaczego tak się dzieje? No przecież to... Dobra, trafiłem. Czekaj. Cicho. Proszę cię. O, mam rebus dla... Prosiłem cicho. Poczekaj. Zaraz rebus zrobisz. Poczekaj chwilę, muszę się skupić. Bo zginę i będę musiał całą grę jeszcze raz robić. Jeszcze jeden hit chyba. Za późno. Znaczy za wcześnie. Czekaj sekundkę, proszę. Dobra, to było złe. Jeszcze raz. Tory też były złe. Nie! Dobra, zepsułem. Już możesz. Dałam wam rebus. No to jeszcze raz. Dobra, bo ogram tego bossa teraz. Już mam wszystko po... No czemuś, to miałem policzone wszystko! Wszystko ładnie było policzone. Nie. Ale to jest... Ten boss jest wredny strasznie. Bo on jest taki super dokładny, że szok. Ale ja się tam boję. Oddawaj moje rzeczy! Not me. Who are you? If you want the treasures back, you'll have to catch me. Pierwszy. Czy ja właśnie wygrałem? Czy to jest wygrana, czy ja już wygrałem? Kamski, śmiesznie by było, jakbyś na przykład mieszkał w toczyskach, tylko tak nie chcesz się przyznać, bo się boisz, a to jest jeszcze bliżej. Richest duck in the world. You're an expert treasure hunter. No i słuchajcie, dzięki wam bardzo, kolejna gierka ze starych zaliczona. Czat już się niecierpliwi, bo jak widać różnie to bywa, jeśli chodzi o ich chęć do oglądania starych gier, ale dla was na YouTubie i dla siebie przede wszystkim zawsze chętnie te gry ogrywam. Ta gierka była wyjątkowa, a była wyjątkowa przez swoje sterowanie i przez moje przywiązanie gdzieś tam do franczyzy, może bardziej do Kaczora Donalda niż do Scrooge'a, w sensie do Sknerusa McQuacha. Ale Kacze Opowieści też mi się zdarzyło oglądać, może nie aż tak mocno, i chętnie uzupełniłem gdzieś tam moją znajomość z samych bajek i historii o tą grę, ale też uzupełniłem swoją biblioteczkę nosową o kolejną grę ukończoną na żywo. Dzięki wam bardzo, że byliście. Do następnego. I really am the richest duck in the world, bo ma rodzinę, swoich bliskich, którzy mu pomogli. Bardzo dobrze. Bardzo dobry przekaz dla dzieci, które nie zrozumiały kompletnie nic i potem wyłączyły grę, zanim się zdążyły skończyć napisy końcowe.